Najświętsza Panno Gidelska, Tyś jest Pani Archanielska. Wielkie cuda uczyniła, że się w roli objawiła. Objawiła się wieśniakowi, pracowitemu rolnikowi, który orał parby lęty i wyorał obraz święty. By lęta obraz ujrzały, na kolana poklękały, a on bije i katuje, jeszcze zabić obiecuje. Obejrzał się w prawą stronę, ujrzał obraz i koronę i sam klęknął z uczciwością i podniósł obraz radością i zaniósł go do swej skrzyni. Tam go nieszczęście ominie. Miał w swym dworze komornicę, Bogu wierną służebnicę, która mu wiernie służyła, do tej skrzyni otworzyła. Jak do skrzyni otworzyła, jasność ją wielka objęła. Gospodarzu, źle u ciebie, masz kościelną rzecz u siebie. Do klasztoru pobieżała, zakonnikom powiedziała. Przyszło bractwo ze świecami, wzięli obraz z klejnotami. Stawili go wielki ołtarz, Najświętsza Panno bądź u nas. Dwa razy im uchodziła, a trzeci raz przemówiła. Zanieścież mnie na tą rolę, bo ja tam mam dobrą wolę.